braku miłości ludzie robią różne głupoty. Ja brałem narkotyki, no i też praktykowałem po swojemu buddyzm. Miałem kiedyś pub, knajpę, gdzie prowadziliśmy taką działalność muzyczną między innymi i były koncerty różnych kapel i każdy miał swojego idola. Ja pamiętam, że wtedy lubiłem się chwalić, że moim idolem jest Jezus, ale to były takie puste słowa. On mi imponował, można tak powiedzieć, jako ktoś, kto umarł za ludzi innych, Jezus mi bardzo imponował. Natomiast no, nie wierzyłem w to, że On dzisiaj może mieć wpływ na moje życie, jakiekolwiek, że to moje życie może być dzięki Niemu bogatsze, szczęśliwsze, lepsze. Lepsze po prostu. Dorastałem i myślałem, że będę musiał prowadzić jakąś dziwną grę, będąc dorosłym człowiekiem uwikłanym w jakieś brudne sprawy innych ludzi. Miałem poczucie lęku. Bardzo się bałem zła, które jest w ludziach. I miałem świadomość, że wokół na ziemi jest mnóstwo ludzi, którzy czynią dobro, którzy robią, próbują ratować tą planetę, ratować ludzkie serca, ale czułem się odizolowany od tego środowiska. To moje wyobrażenie prowadziło do coraz głębszej depresji, do coraz większego smutku, do coraz większej rozpaczy, do coraz częstszych myśli samobójczych. Bezpośrednio wracać do Jezusa bałem się, że będzie mnie sądził. Wyobrażałem sobie Jezusa jako sędzię, który potępi mnie po prostu za to, co zrobiłem, za życie, jakie prowadziłem. Jechałem do Krakowa i pomyślałem sobie, że ja już nie mam siły walczyć i że niech się dzieje, co chce, ale ja już nie wracam do tego środowiska, którym tak się bardzo męczyłem. Poszedłem na taki spacer i tym spacerem doszedłem do kościoła Piotra i Pawła. I pomyślałem sobie, że wstąpię na modlitwę. I kiedy wszedłem, po lewej stronie moją uwagę przykuł piękny, monumentalny krzyż. Wielki, rozmiarów ludzkich i ja się wpatrywałem po prostu w tą rzeźbę. Zobaczyłem po prostu człowieka, Jezusa, który krwawi, który cierpi, który umiera na tym krzyżu, który bardzo, bardzo cierpi. I wtedy zrozumiałem, że On wie, co się ze mną dzieje, że On rozumie moje cierpienie, bo sam tak samo cierpi. I być może to była moja taka pierwsza prawdziwa modlitwa, kiedy ja normalnie, zwyczajnie zacząłem w myślach mówić do Jezusa na krzyżu. Bardzo się nad sobą rozczulałem, płakałem. Myślałem sobie wtedy o tym, bardzo chciałem, żeby mnie Jezus uzdrowił, ale ja nie wiem, nie pamiętam, czy ja w to wtedy wierzyłem, czy w to nie wierzyłem. Tak się po prostu stało. Ja poczułem takie wewnętrzne ciepło, które się wlewa w moje serce. Z jednej strony łzy, morze łez, a z drugiej strony coraz większe ciepło w sercu, płynące z krzyża. I ja nie wiem, jak długo to trwało, ale kiedy już się zmęczyłem i wstałem spod krzyża, wewnętrznie poczułem, że jestem zdrowy. To była taka wewnętrzna po prostu pewność, że od tej pory już nigdy nie będę tak bardzo cierpiał. Co to znaczy, że Jezus jest Mesjaszem? Ja to dopiero odkrywam wciąż. Co to dla mnie znaczy, że Jezus jest Bogiem, Panem wszystkiego.